Państwu, witam po raz kolejny na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj temat troszkę mniej bieżący, bo tej bieżączki było sporo w ostatnim czasie. Chcieliśmy się pochylić nad takim tematem ideologicznym, ale niekoniecznie z naszego narodowego podwórka, mianowicie dokonać pewnego rozróżnienia między tak zwaną lewicą obecną, tym lewactwem, z którym mamy do czynienia, a lewicą klasyczną, gdzie te pojęcia wbrew pozorom wcale nie są zbieżne i obserwując wybryki partii lewicowych, tych głównych przynajmniej, no to dochodzi się do takiego wniosku. Natomiast czy lewica jest nam potrzebna, ta klasyczna, i jak ewentualnie przywrócić pojęciom swoje znaczenie, o tym będę rozmawiał z Krystianem Jachacym z Pracy Polskiej. Witaj, Krystianie. Witam Kamilu, witam naszych słuchaczy. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, również wspierania naszej pracy. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że przynajmniej od kilku dni jesteśmy przycinani przez YouTube'a, więc to tym bardziej się nam przyda, jeśli chodzi o upowszechnianie. No i zachęcam też do subskrybowania, bo zauważyłem, że ponad połowa naszych widzów to są widzowie, którzy jeszcze kanału nie subskrybują. No ale przechodząc już do rzeczy. Właściwie można by tutaj wiele przykładów tych różnic pomiędzy lewicą a lewactwem wykazywać, no ale może, żeby nawiązać do czegoś, co jest świeże i takie nam znane, no to mieliśmy tą aferę, że tam na profilu pana posła Suskiego pojawiły się jakieś takie zdjęcia pewnej radnej lokalnej Zjednoczonej Prawicy, dosyć takie roznegliżowane. No i gwiazdeczki nowej lewicy, no czy to właściwie SLD, no ale ta partia się w tym momencie przekształca w nową formację pod nazwą Nowa Lewica. Prawda, też zaczęły wrzucać swoje roznegliżowane zdjęcia w geście solidarności. No to co prawda już na przykład pani europoseł Spurek wrzucała różne dziwne zdjęcia w geście solidarności, tam nie wiem, z ptakami dręczonymi przez myśliwych i tak dalej, no ale właśnie lewica kojarzy się z jakąś solidarnością, właśnie z uciskanymi, z obroną mniejszości, no tyle, że teraz ta obrona mniejszości to chyba się sprowadza do fajnych postów na Twitterze czy Facebooku i walki o zaimki. No więc skąd to się w ogóle wzięło, że ta lewica, którą znamy, no nie wiem, no powiedzmy sprzed wojny, z którą co prawda obóz narodowy wielokrotnie walczył, ale jednak no to była duża różnica, to ta lewica dawna to miała jakieś ideały, a tu widzimy jakiś totalny odlot. Pewno mówiąc o różnicy pomiędzy tak zwanym lewactwie, jak się to często określenie używa na prawicy współczesnej, czy o tej lewicy takiej, jak ją rozumiemy, lewicy społecznej, lewicy klasycznej, na pewno musimy zacząć od pewnych podziałów, które w ruchu tym lewicowym wystąpiły jeszcze w XX wieku. Warto zaznaczyć, że sam podział na lewicę, prawicę jest bardzo nieaktualny, ale jednak większość ludzi nadal się nim posługuje, nadal się do niego odwołuje, więc no przyjmijmy, że coś takiego jak lewica, prawica w takim historycznym, ideologicznym brzmieniu funkcjonuje. I tutaj samo pojęcie tego lewactwa jest to pewne pojęcie, które nie jest oryginalnie prawicowe, bo jest to pojęcie raczej związane z podziałami w ruchu komunistycznym, z podziałami na takiej ideowej, takiej dogmatycznej wręcz lewicy. Miało to związek z tym, że od tego takiego rewolucyjnego kośćca, tego właśnie marksistowskiego, od właśnie epigonów Marksa, z biegiem czasu odłączały się różne, no można powiedzieć, sekty, lewacy, jak to mówią właśnie tacy ideowi lewicowcy, właśnie ci różni właśnie trockiści, ludzie, którzy w mniejszym bądź większym stopniu w różnych okresach szli na kompromisy
z kapitałem, czyli takim właśnie głównym wrogiem marksistów, takiej ideowej lewicy. No i po prostu byli to ludzie, którzy z pozycji lewicowych przechodzili na pozycje takie liberalne, często próbując to dość karykaturalnie łączyć ze sobą. Z jednej strony troskę o ludzi pracy, o warunki socjalne, a z drugiej albo próbować wszczynać ideologiczną, światową rewolucję, jak to mają w zamiarach i mieli trockiści, albo tak jak w pokolenie 68 roku próbować robić rewolucję seksualną, która dla ludzi pracy, czyli no, głównego podmiotu wspólnotowego także dla lewicy, no tutaj no, tym ludziom nic z tego nie przybędzie, tak? Czy będą mogli praktykować wolną miłość, dokonywać aborcji, no w większym stopniu te tematy były po prostu przejmowane od liberałów i te właśnie pojęcie lewactwa dotyczy różnych schizm na lewicy, ludzi, którzy wyorbitowali w stronę poglądów liberalnych, centrowych, często nawet kapitalistycznych, i to są ludzie, którzy skupiają się głównie na tym aspekcie kulturowym, ponieważ liberałowie, ponieważ kapitał w dużo mniejszym stopniu, a często nawet promuje ich poglądy w kontekście kulturowym, ponieważ one nie stwarzają zagrożenia dla podstawowych spraw tego świata, ponieważ dla kogoś, kto posiada, no kiedyś posiadał powiedzmy fabryki, dzisiaj na przykład Bezos bardziej posiada kapitał spekulacyjny czy jakieś akcje, no dla takich ludzi ich pozycji nie zagraża to, czy ludzie będą trzymali się jakichś zasad moralnych, czy się ich nie będą trzymali, to jest dużo mniejsze zagrożenie. Realnym dla nich zagrożeniem są sprawy własnościowe, sprawy takie właśnie polityczne, i w tych sprawach te właśnie tak zwane lewactwo nie jest dla nich zagrożeniem, jest często przez nich też promowane, tak jak to możemy zobaczyć przy okazji Parad Równości, gdzie pojawia się wielkie korporacje, które także w swoich aplikacjach promują ruch LGBT, a właśnie ta ideowa lewica, która się opierała na kwestiach socjalnych, na kwestiach struktury własnościowej, partycypacji większości społeczeństwa we władzy czy w gospodarce, no właśnie ta lewica jest rugowana, ta lewica jest bardzo często zradykalizowana także pod kątem swojego konserwatyzmu względem swoich właśnie dawnych kolegów dzisiaj na pozycjach tych lewackich, i często ci ludzie mają poglądy paradoksalnie tak konserwatywne, z jakimi można się nie spotkać nawet w bardziej umiarkowanych ruchach narodowych. No to prawda, to znamy chociażby z jeszcze czasów, no już dosyć dla niektórych zamierzchłych, czyli czasów rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie no zazwyczaj te postulaty obyczajowe gdzieś tam były schowane, no a do tego Leszek Miller prowadził politykę, no cokolwiek gospodarczo bardziej liberalną aniżeli socjalistyczną. No teraz to się zmieniło i paradoksalnie czasem można odnieść wrażenie, że ta tak zwana stara lewica może być bliższa obozowi narodowemu niż niektórzy politycy tak zwanej centroprawicy w kwestiach powiedzmy społeczno-gospodarczych, a z drugiej strony właśnie te ugrupowania narodowe, przynajmniej ta część narodowo-społeczna może być bliższa tej starej lewicy, jeśli chodzi o względy obyczajowe, niż no to ta obecna mainstreamowa lewica, no, w której no, często już predyspozycjami do przewodzenia nie są jakieś tam naturalne zdolności, czy nawet jakieś układy, tylko powiedzmy nietypowe preferencje, no wiadomo jakie. Na pewno ten proces, to zjawisko dotyczy głównie tej wschodnioeuropejskiej lewicy, takiej postkomunistycznej, w krajach takich jak Czechy, jak Rosja, nawet w pewnym stopniu Grecja, no tamtejsi komuniści z nazwy często już tymi komunistami nie są, ponieważ obóz komunistyczny upadł, i ci ludzie poza tym, że się odwołują często, a szczególnie już tacy zwykli ich działacze, zwolennicy do tej tradycji takiej komunistycznej, to większość z nich
ma poglądy narodowe, antykapitalistyczne, antyzachodnie przede wszystkim. I to moim zdaniem głównie determinuje ich komunizm, tak, ten deklarowany. I podobnie jest z ruchami nawet bardziej umiarkowanymi, socjalistycznymi czy socjaldemokratycznymi w krajach takich właśnie postradzieckich, że bardzo często te ruchy są taką spuścizną okresu radzieckiego. I tutaj te ruchy w większym stopniu nie wykazują jakichś tendencji liberalnych. I jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, no i to jest taka dość ciekawy oryginalny folklor obszaru postradzieckiego. I tak jak wspomniałeś, Kamilu, jeśli byśmy porównali na przykład ruchy narodowe, takie bardziej głównonurtowe, te większe, jak Wilders nominalnie, jak Marine Le Pen, no to w obrębie ich obozu politycznego poglądy takie, jak prezentują te nominalnie lewicowe ugrupowania na wschodzie Europy, no to często by wykluczały tych wschodnioeuropejskich lewicowców za radykalizm w pewnych obszarach światopoglądowych z tej zachodniej prawicy narodowej. W Polsce może to w tym momencie przebiega w mniejszym stopniu, ponieważ ta lewica taka progresywna, światopoglądowa bardzo się rozwinęła dzięki pieniądzom z zagranicy i także Sojusz Lewicy Demokratycznej wszedł w sojusz z tymi ugrupowaniami, ale jednak jeśli przeczytamy wypowiedzi starszych działaczy, nawet PZPR-u, którzy jeszcze w SLD funkcjonują, no to właśnie te stare kadry SLD-owskie są bardzo negatywnie nastawione do tych właśnie nowinek obyczajowych. No nawet ostatnio maczały palce w pozbyciu się z funkcji rzecznika Anny Marii Żukowskiej, która tutaj była jedną z janczarek tego tęczowego postępu. I myślę, że to jest, że warto brać to pod uwagę, że nie wszyscy na lewicy są tęczowi, nie wszyscy na lewicy są antynarodowi i funkcjonują też nurty lewicy, które są wspólnotowe, które jednak stawiają na większość społeczeństwa, no a siłą rzeczy w Polsce większość społeczeństwa to jest naród polski i tutaj myślę, że takie często na prawicy praktykowane dogmatyczne atakowanie wszystkich przeciwników politycznych, że są lewakami, no to jest bardzo nieskuteczne, bo nawet jeśli ktoś traktuje lewicę jako wroga w całości, to jeśli chce z nią realnie walczyć, no to dużo skuteczniejsze jest dzielenie przeciwnika i rozróżnianie, że ta lewica jest bardziej znośna, ta jest mniej znośna, a takie właśnie, myślę, dogmatyczne atakowanie wszystkich jako lewaków, no po pierwsze jest nieprawdziwe, po drugie jest nieskuteczne, a po trzecie no nie prowadzi do prawidłowych wniosków. No wiele rzeczy nie prowadzi do prawidłowych wniosków, natomiast jeszcze w kwestiach geopolitycznych to warto zauważyć, że u nas w ogóle nastąpiło takie pewne zabetonowanie na scenie politycznej, że praktycznie wszystkie liczące się siły są mniej lub bardziej proatlantyckie i mniej lub bardziej proeuropejskie, no może to znaczy za Unią Europejską, bo nie należy utożsamiać Unii Europejskiej z Europą jako taką. No i te próby tworzenia, czy to na prawicy, czy na lewicy, ruchów takich, które będą proponowały alternatywę jakąś geopolityczną układu euroatlantyckiego, czyli Unii Europejskiej i NATO, najczęściej kończą się niepowodzeniem, no bo przepraszam bardzo, już no, pomijając nawet historię partii Zmiana, która miała być jakby właśnie próbą stworzenia czegoś takiego, to no na przykład jeśli szczytem takich gestów politycznych ze strony Konfederacji jest niewzięcie udziału w głosowaniu tam nad uchwałą w sprawie Nawalnego, no to znaczy, że mamy do czynienia z ugrupowaniem co najmniej bezzębnym, jeśli żeby nie powiedzieć ostrzej. Znaczy w przypadku Konfederacji doskonale pamiętam, kiedy śledziłem wieczór wyborczy Konfederacji w wyborach do Europarlamentu, kiedy ten wynik był niewiele niższy od progu i kiedy jeszcze sondaże wskazywały
exit poll, że Konfederacja może wejść do Europarlamentu tam z trzema przedstawicielami, no to pamiętam, padło takie pytanie wtedy tam na jednym z czatów od razu, czy Konfederacja jest za wyjściem z NATO, i Krzysztof Bosak od razu elektrycznie odpowiedział, że nie, że oni są za obecnością w NATO. Więc tutaj wielu ludzi często ma pewne złudzenie, jeśli chodzi o Konfederację. Często też ulega tej liberalnej, tej medialnej presji, opisującej Konfederację jako ugrupowanie antyzachodnie, jako takie prorosyjskie, prochińskie, a tak naprawdę Konfederacja jest ugrupowaniem, które w żadnym wypadku nie deklaruje opuszczenia NATO, jeśli by przyszło co do czego, i większość z nich, gdyby wystąpiło takie głosowanie w jakimś alternatywnym sejmie z ich obecnością, to większość z nich zagłosowałaby po prostu albo przeciw, albo by się wstrzymali, więc tutaj w polskim parlamencie nie ma ugrupowań, które już w dużo większym stopniu spodziewałbym się, że ktoś z tego szerokiego obozu lewicy albo by się też wstrzymał, albo by zagłosował za wyjściem. Być może tam kilka osób w imię takiego pacyfizmu, humanitaryzmu z trochę innych pozycji, ale zagłosowaliby za opuszczeniem NATO. A tutaj w tym przypadku Konfederacji myślę, że tutaj nawet u części tych posłów narodowych to moglibyśmy mieć wątpliwości, czy by się nawet wstrzymali. No a tutaj takim właśnie wspomnianym przez ciebie pewnym wyznacznikiem tej lewicy, takiej właśnie konserwatywnej, jest bardzo często sprzeciw wobec Ameryki, co właśnie te przekonania takie antyzachodnie, i to też często motywuje tą lewicę do pozostawania w tym tak zwanym konserwatyzmie obyczajowym, właśnie w kontrze nawet przeciwko temu Zachodowi, przeciwko temu liberalizmowi, który płynie z Zachodu, przeciwko właśnie paradom równości. I to jest pewien punkt styczny, jaki nacjonalistów łączy z tą lewicą współczesną, ponad pewnymi utartymi starymi schematami. I myślę, że jest nawet więcej takich spraw, ale myślę, że ten temat właśnie geopolityczny byłby jednym z głównych, z jednym z największych spoiw, które łączyłyby obóz narodowy z częścią współczesnej lewicy, która wykazuje tendencje wspólnotowe, pronarodowe, cechuje się właśnie pewnym konserwatyzmem obyczajowym. No ale jeszcze a propos tych ogólnie relacji z lewicy do lewactwa i reszty świata do lewicy, to ja tak trochę skaczę po tematach, bo temat jest przeogromny. Natomiast no, mamy taką tendencję, zwłaszcza w Polsce, no, do szukania tych lewaków czy wręcz komunistów pod każdym kamieniem. I prawda, robienia z nich takiego chochoła, który jest, prawda, winny całemu złu wszechświata. No, tego przykładem być może najlepszym jest niedawny wniosek o delegalizację komunistycznej Partii Polski złożony przez Zbigniewa Ziobrę. No, gdy ta komunistyczna Partia Polski, no, poza samą nazwą, to jest w zasadzie mało szkodliwa, a nikt nie myśli o delegalizacji chociażby takich organizacji, które, prawda, organizują sobie nielegalne demonstracje, generalnie wzywają do różnych takich anarchistycznych zaburzeń, no typu jakieś organizacje okołokodowskie czy strajk kobiet, one sobie mogą legalnie funkcjonować, więc ja myślę, że to funkcjonowanie lewactwa jest dla części polityków prawicowych bardzo wygodne, bo jakby stwarza taki wygodny straszak, no zwłaszcza w Polsce dla PiS-u, żeby po prostu w okolicach wyborów straszyć tym lewactwem, które jest rzeczywistym zagrożeniem, no a wykonywać prawdziwe ewentualnie ruchy wymierzone właśnie w taką lewicę, z którą, no powiedzmy, są punkty rozbieżne, i to diametralnie rozbieżne, ale myślę, że z lewicą byłaby szansa na merytoryczną polemikę, z lewactwem no nie ma takiej szansy. Jeśli chodzi o kwestię delegalizacji KPP, to ze swoich wieloletnich obserwacji, śledząc dość uważnie tą lewicę, często tą dalszą, no mogę stwierdzić tak, że jeśli zdelegalizujemy KPP,
które jest w tym momencie martwą, nic nieznaczącą tak naprawdę partią, która nie ma żadnych perspektyw w obecnym kształcie na wybicie się, na jakieś zaktywizowanie, no nie wiem, stworzenie komunistycznej Polski, tak? No jeśli ją się zdelegalizuje, to po pierwsze, dorobi się tym ludziom odium męczennictwa. Po drugie, ta partia jest także krytykowana przez takich młodych, ideowych komunistów, których w naszym społeczeństwie jest coraz więcej. I ci ludzie, jeśli nie będzie KPP, oni mogą stworzyć naprawdę realnie funkcjonującą, są takie inicjatywy, realnie funkcjonującą partię, bądź ugrupowanie takie nawet podziemne, w tych warunkach, jakie mamy względem no, opinii większości ludzi o komunizmie. I ci ludzie wtedy mogą naprawdę stać się realnym zagrożeniem. Jeśli ta partia tak naprawdę jest ugrupowaniem, które nie funkcjonuje, a które przyciąga tych komunistów, często ich zniechęcając i często ci ludzie przestają później działać w kierunku komunistycznym. Więc tutaj często delegalizowanie takich ugrupowań to po pierwsze stwarza z nich męczenników, po drugie daje miejsce dla bardziej rzutkich jednostek na zorganizowanie tego typu ruchu. Ja w ogóle uważam, że nie powinniśmy delegalizować żadnego ruchu, dlatego że w obecnym układzie politycznym, jeśli wyciągnie się jeden klocek, taki jak na przykład delegalizacja KPP, to nie ma żadnego problemu dla ludzi z polskiego mainstreamu, żeby wtedy na przykład zdelegalizować inne ugrupowania, zdelegalizować Młodzież Wszechpolską, zdelegalizować ONR. To jest prosta konsekwencja, że jeśli można delegalizować jednych, to można delegalizować też drugich. A jeśli chodzi o realną szkodliwość, realne zagrożenie dla państwa polskiego, to realnym zagrożeniem dzisiaj są ludzie noszący flagi LGBT, rozklejający materiały, że nienawidzą Polski. U nas w Warszawie w tym momencie na ulicy nie ma problemu się spotkać z mnóstwem tęczowych flag w oknach, nie ma problemu się spotkać z materiałami, które mówią, że Polska to jest więzienie, że Polska jest problemem. Tego typu treści przemycane przez tych właśnie liberałów, którzy już zupełnie się odkleili od klasycznej lewicy. Takich materiałów jest mnóstwo, takich materiałów będzie coraz więcej i to jest realne zagrożenie, że młodzi ludzie przestają w ogóle odczuwać jakieś uczucia wobec swojego narodu, wobec tradycji, wobec historii i to jest realne zagrożenie, a nie to, że 10 czy 20 ludzi w starszym wieku spotyka się raz na rok przy wódeczce i wspomina, jak fajnie było za Gomułki czy za Gierka pod sztandarem KPP. To nie jest żadne zagrożenie. Zagrożeniem jest to, zresztą tak jak wspomniałeś, dość wygodnym, tak? Bo można tutaj całą swoją karierę polityczną budować, jak wielu polityków tej prawicy narodowej, na tym, żeby boksować się z tymi liberałami, z tym lewactwem, być takim właśnie młotem na to lewactwo. Tutaj można całą wokół tego ideologię zbudować walki, a nie jest to rozsądne, ponieważ ci ludzie nie mają żadnego większego kośćca ideologicznego, poza właśnie byciem krytycznym wobec kultury, krytycznym wobec pojęcia narodu, rasy, państwa i tak dalej. Są po prostu ludzie, którzy chcą niszczyć tego typu struktury i z nimi nie da się budować żadnej dyskusji. Dyskusję możemy budować z ludźmi nawet o bardzo lewicowych przekonaniach, którzy uznają pewne minimum, tak, wspólnotę, państwo, istnienie narodu, jakiejś kultury, religii i tak dalej. Z takimi ludźmi można dyskutować, bo jest z nimi pewien, choćby minimalna podstawa do dyskusji, tak? Oni się będą z nami bardzo różnić w pewnych kwestiach, w pewnych nie, ale jest można dyskutować. A z tym zjawiskiem tego tak zwanego lewactwa tutaj nie ma żadnego pola do dyskusji, bo po pierwsze ci ludzie nie chcą dyskutować, zakładają teorię no platform, czyli że w ogóle ludzie o naszych poglądach i podobnych nie mają prawa się wypowiadać w przestrzeni publicznej. Po drugie, nie mają prawie żadnego programu pozytywnego, bo poza deklarowanymi hasłami o tolerancji, miłości, tam nie ma programu pozytywnego, jeśli się w to zagłębimy. Tam jest program tylko atakowania, niszczenia, obrażania i ewentualnie robienia z siebie ofiar dla swoich mediów.
A po trzecie, nie ma sensu też ich promować, ponieważ często te prowokacje właśnie mają na celu budzenie sporu, który będzie takim właśnie w tej ideologii LGBT, taki właśnie Stonewall, czyli tak jak w Stanach wokół klubu gejowskiego zrobiono całą kampanię walki. To później te sprawy odbijały się na społeczeństwie, przeważały ideologiczną szalę i często ci ludzie dążą do tego konfliktu, żeby przeciągnąć go na swoją stronę. My, nie mając tak silnych mediów, które w ogóle by pokazywały nasze zdanie, nie mając za sobą silnych ugrupowań, nie możemy sobie pozwalać na wychodzenie, można by powiedzieć, w otwartą konfrontację z tego typu ugrupowaniami, ponieważ one nas mogą. One mogą prowokować swoimi wystąpieniami, później mogą obracać to na swoją korzyść i za każdym razem z nami wygrają w takiej właśnie walce na wszelkiego rodzaju, tak jak pod tymi kościołami i tak dalej. No tutaj moim zdaniem boksowanie się na tej płaszczyźnie nie ma sensu z lewactwem, ponieważ lewactwo nie ma większych pryncypiów, w które my moglibyśmy na przykład uderzać, tak? Oni nie mają żadnych swoich pomników, oni nie mają żadnych swoich ulic, oni nie mają żadnych swoich nawet symboliki poza tą tęczową flagą i innymi symbolami, które próbują kreować. I tutaj moim zdaniem oni są dużo większym problemem i boksowanie się z lewicą, czy z KPP, czy z innych tego typu ugrupowań, no nie ma większego sensu. To zmierzając już powoli do końca, to czy Twoim zdaniem jest szansa, że w Polsce pojawi się jakaś taka partia, powiedzmy, lewicowa w klasycznym tego słowa znaczeniu, znaczy lewicowa raczej koncentrująca się na kwestiach społecznych, a nie na tym, jak na przykład jeden z działaczy chyba SLD, którego ja dostrzegłem w takiej debacie młodzieżówek z Grzegorzem Braunem, który jak się okazało jeszcze kilka miesięcy temu, no był. No, wyglądał normalnie, a teraz stwierdził, że prawda jest niebinarny i używa tam takich i takich zaimków. No, to jest to dość długa historia, nie ma co wchodzić w szczegóły, no ale powiedzmy coś w rodzaju niesławnego Margota, tak zwanego. Czy może pojawić się partia, która po prostu wróci do źródeł, czy partia, czy formacja w ogóle jakaś nawet intelektualna, która wróci do źródeł, nie wiem, będzie się zajmować sprawami społecznymi, na tym odcinku jest dużo do zrobienia przecież, a będzie pozbawiona tego całego bagażu pod tytułem tęczowe flagi, zaimki, nie wiem, błyskawice i prawda, prawo do aborcji, bo trzeba też powiedzieć, że akurat strajk kobiet to zjednoczył te środowiska części tej lewicy, którą moglibyśmy uznawać za racjonalną z tym lewactwem. No ale czy po prostu powstanie partia, która odwróci hierarchię wartości, to znaczy najpierw sprawy takie społeczno-gospodarcze, a potem obyczajówka, a nie na odwrót, tak jak jest teraz. Takich ugrupowań było kilka w III RP. Był na przykład Andrzej Leper. Andrzeja Lepera nie ma. Był na przykład Mateusz Piskorski z mniej bądź bardziej udaną próbą budowy partii Zmiana. No, Mateusz Piskorski jest, ale 3 lata z życiorysu zostały mu wyciągnięte poprzez areszt, tak? Jak widać tutaj. Na tym odcinku polskim tej globalnej gry, no nasi mocodawcy, nasi tutaj włodarze naszego kraju nie za bardzo chcą, nie za bardzo patrzą przychylnie na to, żeby tego typu ugrupowanie w Polsce powstało. Widocznie jest dla nich pewnym zagrożeniem. Jeśli zacznie przypominać kwestię reprywatyzacji, jeśli zacznie upominać się o inny model społeczno-gospodarczy Polski, i myślę, że tego typu ugrupowanie będzie zajadle zwalczane przez wszystkie strony sceny politycznej, aż w szczególności jeśli będzie podważało te właśnie amerykańskie status quo w Polsce, Unię Europejską, NATO, cały ten aspekt geopolityczny, ale
śledząc tego typu ugrupowania, mniejsze tego typu środowiska, widać, że jest coraz więcej ludzi, nawet którzy przez pewien czas popierali tą tęczową lewicę, ale w pewnym momencie stwierdzili, że co tak naprawdę ona im oferuje, tak? Pragmatycznie patrząc, nie oferuje im nic, bo nie interesują ją kwestie pracownicze, poza takim fasadowym opowiadaniem, że te kwestie są dla nich ważne. W większości nie są ważne. Jeśli ktoś trafia na lewicę z powodów takich pracowniczych, robotniczych, no to bardzo często potem przestaje popierać te tęczowe ugrupowania i szuka czegoś nowego. Także potencjał jest, jest coraz więcej stron w internecie na ten temat, jest coraz więcej tego typu mniejszych ugrupowań. Kwestia tylko leży w tym, żeby znaleźli się liderzy, żeby te ugrupowania się skonsolidowały bądź w jakiejś rywalizacji wyodrębniły jakąś reprezentację zdolną do rozwoju i myślę, że w obecnych warunkach pandemii, myślę, że tego typu ugrupowania mogą powstawać i jest duża szansa, że będziemy mieli na lewicy partnerów, którzy będą partnerem nie tylko do boksowania się, ale partnerem też do pewnej dyskusji, do pewnej wymiany poglądów, do pewnego wspólnego zmieniania rzeczywistości, ponieważ nie oszukujmy się, że tylko z pozycji narodowych można krytykować obecny system i że ten obecny system upadnie tylko będąc atakowany z tej tak zwanej prawej strony. No, jeśli z tej lewej nie będzie on atakowany, no to niestety, no, siła złego na jednego. No, sami nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć. To niestety prawda i niech to może będzie podsumowanie tej naszej rozmowy. Tu już postawimy kropkę. Moim Państwa gościem był Krystian Jachacy z Prasy Polskiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Kamilu, dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy i także wspierania naszej pracy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.